Witam wszystkich serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna. Witam w następnej debacie z cyklu Ateiści bez kwarantanny. Ja nazywam się Jarek Kowal i w imieniu Stowarzyszenia będę w sposób kompletnie niebezstronny prowadził tą debatę. Dzisiaj zaproszenie do udziału w naszej rozmowie przyjęli pan dr Tomasz Kruszewski, który reprezentuje partię Korwin. Ja reprezentuję siebie, a też? jestem członkiem partii Korwin, także dobra, to jest różnica. Dobra. Pan Jacek Pietrzykowski, który jest nauczycielem, więc w sprawie matur wie wszystko. Pan Adam Jaśkow, Wszechnica oświeceniowo-racjonalistyczna. I pan Dariusz Kędziora, Koalicja Ateistyczna. Wszystko się nagrywa, także pozwolicie Państwo, że tytułem zagajenia dwa słowa. Co myśli wojujący ateista na temat religii na maturze? Ten dzisiejszy temat wydaje mi się dość istotny, chociaż dotyka młodych, ale dotyka w zasadzie nas wszystkich, bo wpływa na przyszłość kraju. Młodzież to przecież przyszłość. Cały dobrostan społeczeństwa. Będziemy mówić o projekcie wprowadzenia do programu matur katechezy katolickiej, zwanej czasem skrótowo i myląco religią. To jest projekt ministerstwa. Dlaczego uważam, że kwestia jest ważna dla społeczeństwa? Dlaczego uważam, że każdy przyzwoity człowiek musi protestować, słysząc tak niedorzeczne propozycje? Dlaczego nie wolno pozostać obojętnym na zło? Przyjrzyjmy się najpierw faktom. Lekcje katechezy w polskich szkołach są według mnie wyrazem zacofania cywilizacyjnego społeczeństwa i kompletnego podporządkowania państwa wpływom obcej organizacji, która ma tu delegaturę w postaci episkopatu. Indoktrynacja katolicka wpuszczona do szkół jest jaskrawym dowodem pogardy dla nauki, moralności, manifestowanym przez tak zwane czynniki rządzące, bo utrzymanie narodu w ciemnocie zawsze było celem kleru i monarchów, a dzisiejsza tak zwana demokratycznie wybrana władza trzyma się sprawdzonych metod, bo układ z episkopatem gwarantuje utrzymanie gawiedzi w posłuszeństwie i bezkarne pasożytowanie. Jak mawiał starożytny filozof, religia jest dla mędrców oszustwem, dla głupców prawdą, a dla władzy użyteczną. Z indoktrynacji religijnej w szkole wynikają niepowetowane szkody społeczne i indywidualne. Wstyd nawet pomyśleć o rycerzach różańca broniących granic naszego kraju, kiedy ludzkość planuje lot na Marsa. Zacofanie i myślenie magiczne powoduje, że Polska jest w ogonie krajów innowacyjnych. Poddańcze podporządkowanie pozwala na ingerencję episkopatu w kształtowanie prawodawstwa i cierpienie ogromnych grup społecznych. Każdy dorosły obywatel, który był narażony na indoktrynację religijną w szkole, nosi potem w sobie ślady psychologicznego molestowania i pewnego upośledzenia logicznego myślenia. Taki człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele szacunku traci, obrażając ludzki intelekt swoimi zabobonami i bezmyślną wiarą w dogmaty. Lekcje tak zwanej religii kształtują myślenie magiczne niewinnych, bezbronnych dzieci przez wiele lat. Zaburzają im postrzeganie rzeczywistości, zabijają krytyczne myślenie, zmuszają do uznawania autorytetów i dogmatów, demolują humanistyczną moralność, kpią z rzetelnej nauki i postrzegania świata w oparciu o doświadczenie, o naukową analizę. Ustanowienie matury z religii dawałoby fałszywe wrażenie, że czas poświęcony na te lekcje nie był czasem kompletnie straconym, że może być jakikolwiek pożytek
z tej tępej i bezmyślnej indoktrynacji. Historia uczy, że chrześcijaństwo nie przyczyniło się do rozwoju demokratycznej i postępowej naukowej myśli nigdy i nigdzie na świecie. Zawsze stanowiło hamulec rozwoju i cywilizacji, i postępu, i moralności. Mamy XXI wiek. Powstaje pytanie, jaki naród godzi się na wbijanie młodzieży do głowy starożytnych urojeń niepiśmiennych pasterzy kóz? Kiedy świat, tak jak go widzimy, przynajmniej w internecie i w telewizji, skupia się na biotechnologii, na sztucznej inteligencji, na ogromnym i bardzo szybkim postępie? Jaki naród wybiera sobie władze, które są tak głupie i cyniczne, że wybierają zacofanie zamiast postępu? Matura jest nazywana egzaminem dojrzałości, a w rzeczywistości daje młodemu człowiekowi do ręki papier, mający poświadczyć, że jest przygotowany do dorosłego, odpowiedzialnego, racjonalnego życia. Czy na tym papierze potrzebna jest informacja, że młody człowiek zna starożytne żydowskie mity? Czy mając w głowie te mity i nonsensy biblijne, jest on w stanie przeżyć samodzielnie w realu? Chociaż jeden dzień. Chciałbym znaleźć odpowiedź na pytanie, czy propozycja ministra wprowadzenia matury z religii to sabotaż, czy tylko pospolita głupota? Ja nie wiem. Może panowie mi podpowiecie. Proponuję starym zwyczajem po 7 minut dwie rundy, a potem zobaczymy, ilu jeszcze gości będzie się chciało dołączyć do naszej rozmowy. Proponuję zacząć od pana doktora Tomasza Kruszewskiego. No to znalazłem się w najgorszej sytuacji, bo muszę jakby się nastawiać na strzał innych ludzi. Po pierwsze, jeżeli chodzi o partię Korwin, czy moje własne zdanie, w którym się zgadzam, to jesteśmy przeciwni państwowej edukacji jako formą. Uważamy, że państwo nie jest w stanie zagwarantować naszym dzieciom, naszemu krajowi przyszłości. Przede wszystkim, powszechna państwowa edukacja powstała w czasach pruskich i miała na celu wykształcenie lojalnych urzędników, którzy będą wykonywać zamierzone zadania. Przykład, jaki efekt daje taka edukacja, jest Europa Zachodnia, gdzie 1/3 młodych ludzi wierzy, że są 52 płci. Chociaż jakoś tak oprócz kombinacji XY w genetyce nikt nie widział, no ale skoro edukacja mówi 52 płci i za to jest wyrzucanym ze szkoły, jak ktoś nie zna, to można to uznać. Mówi pan, że jest to zabobon. No cóż, jest mi przykro, że pan mnie uważa za zabobonnego człowieka, natomiast przede wszystkim chrześcijaństwo to jest kwestia pewnej doktryny, która powstawała 2000 lat. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo wschodnie, ono zarzucało zachodniemu, łacińskiemu to, że Kościół Zachodni zbyt skupiał się nad prawem, zbyt skupiał się nad dziedzictwem kultury łacińskiej prawnej w stosunku do duchowości, którą się skupił Kościół Wschodni. Jeśli chodzi o maturę, pytanie, czy w ogóle potrzebujemy matury. Ja akurat nie jestem nauczycielem, doskonałą osobą, która by była która mogłaby zająć stanowisko w sprawie matury, byłby poseł Dziambor. On jest nauczycielem, więc mógłby państwu doskonale powiedzieć. Ale pytanie, dlaczego mamy mieć matury, czy jakieś formalne egzaminy, gdzie dość loteryjny egzamin może decydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszych dzieci, a nie zastąpić ich egzaminami w formie certyfikatów, tak jak językowych. Kiedy dziecko osiąga określony poziom, po prostu podchodzi do egzaminu i zdaje, i odpowiednie kwestie uzyskania promocji czy innych mogłyby być odbywać się na zasadzie osiągnięcia pewnych certyfikatów. To też byłaby weryfikacja jakości szkół, weryfikacja szkoły. Druga rzecz, dlaczego państwo ma w ogóle decydować o tym, co jest w szkole i w jakikolwiek sposób. W tej chwili na przykład w edukacji języka polskiego mamy co kilka lat, w zależności od tego, kto zdobędzie władzę, zmianę kanonu lektor. W jednych latach nie wolno czytać na przykład trylogii Sienkiewicza, bo to zbyt reakcyjne, prawicowe. W innych latach nie wolno czytać Ferdy Durkę, no bo to jest zbyt lewicowy twór, chociaż akurat uważam, że jest to świetne studium tego, co się obecnie dzieje w Europie. Czy matura na religii?
Po pierwsze, wolność jest to prawo człowieka do decydowania o samym sobie. W klasycznej definicji wolności jedyną granicą wolności człowieka jest granica wolności innego człowieka. Czy to, że moje dziecko komukolwiek będzie zdawało religię na maturze, komukolwiek może wpłynąć, poza oczywiście poczuciem, że jako osoba o poglądach antyklerykalnych może pan decydować, że jest to kwestia zbyt otwarta. Co do mnie, uważam, że akurat rząd PiS-u jako formacja nie ma prawa uważać się za rząd chrześcijański, dlatego że to, co robi, jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Podstawowym przykazaniem chrześcijaństwa jest nie osądzaj. Nie oceniaj brata swojego, szukaj słabości wśród siebie. Poza tym, no to jest akurat dość niewykonalne, jeżeli bierzemy się za politykę, za demokrację. Demokracja wymaga od nas oceny, stąd akurat zastosowanie tego w pełni nie jest możliwe. Natomiast przede wszystkim nauka Jezusa to jest nauka o tym, że należy być wiernym temu, co się robi. Nie literze prawa, nie ilości kroków, ale duchowi tego, co jest. Czyli należy być przede wszystkim dobrym człowiekiem. Nie należy szukać jakichś wymówek w prawie, czyli powiedzmy kwestia rozwodów Chrystusa. Że człowiek, który zostawia żonę, żeby się ożenić z inną, staje się automatycznie cudzołożnikiem. Więc w przypadku rządu PiS-u, który zawłaszcza, czyli w zasadzie można powiedzieć, okrada obywateli, w tej chwili kontrybucja prawna, kontrybucja rządowa na obywateli wynosi 45% produktu krajowego brutto, 45% wszystkich wykazanych pieniędzy ląduje w kasie państwa, nie jest ostatnim rządem, który ma prawo, aby się nazywać chrześcijańskim i decydować o tym. Poza tym uważam, że jeśli rodzice decydują o tym, co ma być na maturze ich dzieci, to jest ich wyłączne prawo i oni powinni mieć wyłączne prawo decydowania. Ja jako katolik, jako człowiek, jako konserwatysta odnoszę się do tego, że jednak państwo powinno być subsydiarne w stosunku do jednostki, rodziny, społeczności i mniejszych struktur. Państwo powinno działać tylko tam, gdzie jednostka nie jest w stanie sama zrealizować potrzeb, tam, gdzie jest potrzebna jakaś interwencja. Wchodzenie państwa w takie rzeczy jak edukacja, służba zdrowia czy zabezpieczenia emerytalne jest jednym pasmem katastrof. Im bardziej państwo ingeruje w edukację, tym gorszy jest jej poziom. Ja wychowałem się w czasie komuny. Mimo tego, że było pewne podejście do marksizmu, leninizmu i tak dalej, poziom edukacji przeciętnego człowieka był dużo wyższy. Matura w ogólniaku mniej więcej była odpowiednikiem współczesnego doktoratu, jeśli chodzi o poziom ludzi, którzy musieli ją zdawać. Dzisiaj staje się tylko formalnym papierkiem. Także z tego powodu ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, jak zmienić cały system edukacji, jak ułatwić naszym dzieciom zdobycie wiedzy. Jeden z japońskich miliarderów powiedział, że edukacja w klasycznym pruskim rozumieniu nauki wiedzy jest dzisiaj zupełnie bezużyteczna. Wiedza, którą zdobywaliśmy kiedyś przez 8, 10, 12 lat mizernych studiów, możemy zdobyć w ciągu 30 sekund klikając w komórkę. Stąd wkuwanie na pamięć dat, skąd wkuwanie na pamięć pewnych zasad jest dzisiaj całkowicie bezużyteczne. Zawsze przegramy z maszynami. To, czym jesteśmy mocniejsi od maszyn, to jest umiejętność współpracy, umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji i kwestia empatii, czyli współodczuwania drugiego człowieka. Tego współczesna szkoła nie uczy i to jest coś, co powinniśmy zrobić. Tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w szkole państwowej, w szkole, której jakiś urzędnik w Warszawie decyduje, co mamy się uczyć, jaki mamy mieć kanon lektur i często zmieniane w zależności od koniunktury politycznej. Ten system może zapewnić nam tylko i wyłącznie edukację, która jest zdysocjowana, która jest podzielona na różne szkoły. Przede wszystkim rodzice muszą mieć wybór, do jakiej szkoły wysyłają. To szkoła ma przygotować program, powiedzieć, w jaki sposób jest dziecko uczone, a rynek potem zweryfikuje, które szkoły dają dobrych absolwentów z perspektywami, a które szkoły będą dawały gamoni, którzy się do niczego nie dają. W innym przypadku błąd popełniony przeze mnie w stosunku do edukacji moich dzieci, błąd popełniony przez każdego z państwa wpłynie wyłącznie na państwo, moje czy państwa dzieci. Błąd popełniony przez urzędnika, który zdecyduje o tym, czy coś dodać, zmienić w edukacji, wpływa na całe pokolenie, które przy dość błędnych ideach może zapłacić za to swoją przyszłością. Dzięki. No jak słucham pana, to cieszę się, że już do szkoły nie muszę chodzić, bo tam się nic dobrego nie dzieje, rozumiem. Zapraszam teraz pana Jacka, tylko proszę o włączenie mikrofonu. O, już jest. Dziękuję za głos.
Ja tutaj zacznę od tego, bo tutaj dużo wątków będzie, dużo wątków. Zacznijmy od tego, że religia w szkołach pojawiła się, tak? I był to jakiś krok najpierw, tak? Pewne, że tak powiem, kręgi etapami dochodziły do tego, do tej granicy absurdu, którą mamy teraz, czyli próba wsadzenia w kanon, że tak powiem, przedmiotów naukowych religii jako przedmiotu do matury. To już jest tak zwana wisienka na torcie. Natomiast ten proces postępował od lat 90., kiedy to Glemp wprowadził religię do szkół. Ja tak się też nieszczęśliwie dla niektórych składa, że jestem nauczycielem informatyki. I mówię tak, jedna lekcja informatyki tygodniowo, dwie lekcje religii tygodniowo. No gdzie tu jest w ogóle logika, no nie? I teraz ten proces postępował. Dlaczego on w ogóle się zaczął, ten proces wprowadzania tej religii, tak, do szkół? Ja też wychowałem się w czasach, kiedy religia była poza szkołą i była w takich salkach katechetycznych. I ludzie, którzy doprowadzili do tego, co jest teraz, może to już inni ludzie, ale jakby ich następcy, kontynuatorzy tej chorej idei, byli strategami wybitnymi, ponieważ kiedy zauważyli, że następuje trend rozluźniania się, przerzedzania się szeregów uczniów w tych salkach katechetycznych, to jedynym takim dla nich rozsądnym rozwiązaniem, i tu nawet się z nimi zgodzę, no bo to jest logiczne rozwiązanie, wsadzić to do systemu edukacji, tak? Bo nawet jeżeli ta religia była dobrowolna, to wyglądało to już inaczej. Wpływało to na pewne jakieś uwarunkowania społeczne. W dużych miastach dzieciaki się tak po szkole, znaczy też się spotykały, ale nie było to takie istotne, czy on tam poszedł na tą religię, czy nie poszedł, tak? Zajmowali się różnymi rzeczami. A w szkole to już poszedł na świetlicę, poszedł do biblioteki, już był wykluczony, już różnie na niego patrzyli, prawda? Więc wszyscy się zapisywali na tą religię. Przynajmniej taki był na początku trend. Też na początku religia była tylko jedna w tygodniu, z tego co pamiętam. Później zrobiły się dwie i tak już zostało. Dzisiaj no, chce się nam wcisnąć jeszcze to jako przedmiot do matury. No i teraz tutaj taki wątek ten techniczny, bo tutaj pan doktor wspomniał o tym, że w ogóle zacznę od tego, że przez te 20 lat mojej pracy w zawodzie nauczyciela ja widzę, jak z roku na rok uczniom coraz mniej się chce. Coraz mniej się chce, coraz mniej się od nich wymaga, a oni w to idą i coraz mniej się chce. Dlatego w końcu użyłem tego, że coraz mniej się wymaga, bo to jest ten krok, który błędny krok, który popełniamy. Ja wiem, że system pruski nauczania jest B, jest zły, ale ja będę zawsze orędownikiem trenowania pamięci. Czy Państwo wiecie, jak pracuje programista informatyk? Człowiek, który jest w tym momencie na szczycie w ogóle łańcucha pokarmowego jako pracownik, tak, bo on tworzy to, z czego my korzystamy, tak? On tworzy aplikacje, on tworzy sprzęt i tak dalej, może nie sam, tak, tylko podwaliny pod to. I jak on pracuje? On ma w głowie tyle w pamięci rzeczy, tak? On oczywiście korzysta z pewnych źródeł, z repozytoriów, z bibliotek danych pewnych, tak? Ale on ma dużo tu. I wiecie, kiedy on się tego nauczył? W szkole, kiedy kazali mu uczyć się, między innymi, wielkieś mi poczyniła pustki w domu moim, moja droga Olszurko, tym zniknieniem swoim, i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie cytaty z pana Tadeusza, z innych tych, ktoś może powiedzieć, że to jest bez sensu, bo on w 30 sekund sobie w Google'ach to znajdzie. Musi najpierw nauczyć się szukać w tych Google'ach, tak? Trening zapamiętywania
naprawdę nasz mózg jest tak pojemny, że my możemy się uczyć różnych rzeczy, które nam, mogą nam się wydawać absolutnie bez sensu. Nie wykorzystamy tego w praktyce, ale czy każdą wiedzę, czy wszystko, co ja wiem, muszę wykorzystać w praktyce? No nie oszukujmy się, nie. Pewne rzeczy, z pewnych rzeczy pamięciowych korzystamy jako, powiedzmy, rozmówcy, tak, interlokutorzy, że sobie rozmawiamy. Im bardziej mamy kwiecisty język, tym lepiej się nas słucha. Tym bardziej jesteśmy uznawani za wartościowego rozmówcę. A skąd ten język? No ze słownika. A skąd ten słownik? No z uczenia się pewnych rzeczy, no co tu dużo gadać na pamięć, bo my musimy się nauczyć definicji, żeby użyć mądrze tego słowa, tak? I wreszcie no powiem jedną taką rzecz, że tutaj oczywiście chodzi o pieniądze. To jakby nie ulega wątpliwości. Natomiast zdecydowanie, po pierwsze, no powrót jednak religii do salek katechetycznych, ja bym proponował i zalecał, bo to jest ich miejsce tam, jeżeli ktoś już naprawdę chce. A drugie, no nie róbmy wody z mózgu, bo tu jeszcze padło takie stwierdzenie, że ktoś może sobie wybrać tą religię i że nie będzie to miało wpływu tylko na tego człowieka. Gucio, guzik, prawda. Guzik z pętelką chciałem powiedzieć, mi gucio wyszło. Nieprawda. Człowiek, który zda maturę, może to w tej chwili nie jest jakiś szczytów, tak, ale może pójść do pracy i nawet zająć jakieś stanowisko, załóżmy kierownicze. Jeżeli ten człowiek będzie tak właśnie, jak tutaj we wstępie pan powiedział, zindoktrynowany, będzie miał zrobiony taki kisiel, to on może oddziaływać i będzie oddziaływał na swoich pracowników. Takie jest moje zdanie. To jest niebezpieczne. Dziękuję. Dzięki. Zapraszam Adama Jaśkowa. Ask to unmute nacisnąłem. Bardzo proszę kamerę i mikrofon włączyć. Już jesteśmy. Okej. Okay. Ja nie będę się odnosił może do tego naszego kolegi pierwszego panelisty, bo tam było szereg spraw poruszonych, luźno związanych z maturą z religii. Natomiast chciałbym przypomnieć, co to w ogóle jest matura i po co to zostało wprowadzone. No więc matura przede wszystkim jest tym egzaminem zastępczym, który umożliwia wybór studiów wyższych. Jak ktoś nie chce studiować dalej, nie ma obowiązku zdawać matury. To jest po pierwsze. Ci, którzy są starsi, pamiętają, że przedtem, pomimo tego, że była matura, były jeszcze egzaminy na studia. Więc jakby były dwa stopnie do pokonania. Teraz nie ma egzaminów na studia, chociaż prawo pozwala na niektórych kierunkach specjalistycznych wprowadzeniu czegoś, co może być sprawdzianem kompetencyjnym. Ale generalnie to matura umożliwia staranie się na studia wyższe. I tu mamy pierwszy problem, ponieważ pan minister Gowin, kiedy jeszcze był członkiem PO, wprowadził do kanonu naukowego, czyli zrównał z innymi dziedzinami naukowymi teologię. Przedtem to był taki przedmiot nie bardzo wiadomo z czym związany, mimo że na mocy konkordatu zobowiązaliśmy się do utworzenia katedr teologicznych na uniwersytetach i one w ten sposób jakby takim bocznym wejściem weszły do wyższych uczelni. Natomiast pan minister Gowin zrównał teologię z innymi dziedzinami nauki i również przydzielił punkty, tak jak teraz nowy minister podwyższył punktację pism teologicznych. On wtedy wprowadził punktację pism teologicznych. Z czego to się wzięło? No przede wszystkim dlatego, że nowa władza po roku 89 potrzebowała legitymizacji. A niestety była to władza, która nie miała zaufania do demokracji, nie uczyła demokracji i ponieważ sama tak naprawdę była zaskoczona tym, że objęła władzę, bo co prawda po roku 89 większość głosów w parlamencie to byli przedstawiciele opozycji, no ale pamiętamy, najpierw był taki układ, że wasz prezydent, nasz premier. Potem się okazało, że wszedł do gry Wałęsa i już nie było prezydenta. I tak stopniowo przejmowano tą władzę, ale cały czas z dużą taką dozą nieufności wobec demokracji.
Kościół był tym partnerem, który dawał stabilizację, łatwiej się było z nim dogadać, był przewidywalny, chociaż niestety drogo sobie liczył za poparcie. I zaczęło się właśnie od tego nauczania religii w szkołach i potem był konkordat, potem się pojawiły 2 godziny religii w konkordacie i cały czas za to wspieranie nowej władzy Kościół sobie liczył coraz więcej. To nie było poddaństwo z Watykanem. Znaczy, dopóki papieżem był Jan Paweł II, to tak, ale on był bardziej reprezentantem polskiego Kościoła w Watykanie niż takim obcym dyktatorem. Tak naprawdę cały czas mamy do czynienia do układu władzy postsolidarnościowej z Kościołem katolickim. Władza płaci pieniędzmi podatników, a Kościół katolicki udziela jej poparcia. I nic się to nie zmieniło, poza tym, kiedy stawki za poparcie są wyższe lub kiedy są niższe. Teraz, kiedy Kościół czuje, że traci wpływy, no to podniósł poprzeczkę, ponieważ dysponuje co prawda mniejszą ilością głosów, ale te głosy są cenniejsze. Dzięki tym głosom PiS rządzi. I kwestia matury z religii to jest kwestia przede wszystkim przymuszenia uczniów do poważnego traktowania religii, bo teraz nawet ci, którzy są wierzący, nie do końca poważnie traktują zajęcia z katechezy. Po drugie, no, biorąc pod uwagę, że państwo nie ma żadnego wpływu na treści nauczania ani na podręczniki z religii. W związku z tym ktoś będzie musiał opracować pytania na maturze, ktoś będzie musiał sprawdzać i to oczywiście będą robili katecheci. Czyli znowu dodatkowe pieniądze popłyną w kierunku kościoła. Katechetą może być ktoś, kto ma wykształcenie stosowne, czyli co najmniej kursy nauczycielskie i zgodę proboszcza, czyli to proboszcz będzie przydzielał osoby do sprawdzania arkuszy maturalnych z katechezy, prawda? Czyli znowu zwiększa się władza proboszczów i biskupów nad nauczycielami, nad dyrektorami, nad uczniami. Tutaj nie ma żadnej myśli, czy religia jest do czegoś potrzebna, prawda? Znaczy nauczanie religii w szkołach, bo wątpię, żeby wszyscy ci, którzy w przyszłości wybrali maturę z religii, akurat starali się o studia teologiczne, no bo do czegoś innego ta matura z religii potrzebna nie jest. Być może jeszcze do szkoły Rydzyka, ale tam też potrzebne jest oprócz matury świadectwo moralności od proboszcza. Mimo, że wyrokiem sądu ostatnio jeden z aktywistów lewicy uzyskał taką decyzję, że ponieważ szkoła Rydzyka działa na zasadach szkoły publicznej, więc nie może odmówić przyjęcia osoby, która nie posiada skierowania od proboszcza. Tym niemniej, tak naprawdę cały czas, jeśli chodzi o nauczanie religii w Polsce, mamy te same problemy. Chodzi o władzę i pieniądze. Władzę dla polityków, pieniądze dla Kościoła. Nie ma innych powodów. Trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że przecież przez setki lat jakoś Kościół sobie radził bez nauczania religii w szkołach. Po pierwsze nie było szkół, po drugie wystarczała katecheza w kościołach raz w każdą niedzielę i przy innych świętach. Nie było, religia pojawiła się w szkołach dopiero wtedy, kiedy szkoły zaczęły być powszechne i obowiązkowe, czyli na przełomie XVIII i w XIX wieku. Przedtem nie było takiej potrzeby urządzania szkół. Przecież katolikom nie wolno było czytać samodzielnie Pisma Świętego i ani czytać, ani komentować. W związku z tym i jakoś byli katolikami. I Kościół nie kwestionował tego, że nie są, mimo że nie chodzili na religię, prawda? W związku z tym mamy do czynienia wyłącznie z kwestią finansową. Indoktrynacja jest wtórna, ponieważ biorąc pod uwagę ostatnie badania, to nic tak skutecznie nie zniechęca ludzi od bycia członkami Kościoła, jak uczęszczanie na religię. I to obojętnie, czy będą z niej zdawali maturę, czy nie.
Chodzi o władzę i pieniądze i legitymizację. I to jest biznes, który od roku 89 Kościół zawiera z politykami. Dzięki. Teraz przyszła kolej na kolegę Darka. Słuchasz mnie? Tak. Tak. Dobry wieczór wszystkim. Może zacznę od takiej uwagi, że temat matury na religii to jest jakimś takim tematem, powiedzmy sobie, który odciąga uwagę w ogóle od kwestii istnienia religii w szkole. Bo już zaczęliśmy rozmawiać nieco na wyższym poziomie, matura, coś poważnego, religia na maturze, natomiast to ma dać nam do zrozumienia, że powinniśmy zapomnieć po prostu, że religia w szkole jest absolutnie bezsensem. I zamiast powtarzać to wciąż i wciąż, to my rozmawiamy o maturze z religii. Natomiast chciałem się odnieść tutaj do paru zdań, które moi przedmówcy powiedzieli, a mianowicie, czy chodzi głównie o władzę i pieniądze. Mi się wydaje, że to nie tylko władza i pieniądze, ale to przede wszystkim jest rodzaj, nazwijmy to, indoktrynacji dzieci. Weźmy pod uwagę, że inaczej do spraw religijnych podchodzą osoby dorosłe, inaczej podchodzą dzieci. Dzieci są niezwykle ufne, one wierzą dorosłym w to, co mówią, a tym bardziej wierzą w to, co mówi im szkoła, gdzie powiedzmy sobie, powinna być wykładana nauka, a nie ideologia. I takie dziecko, wyobraźmy sobie małe dziecko, które wierzy rodzicom, wierzy nauczycielom, którzy mówią, nie dotykaj ognia, bo parzy, nie przechodź przez ulicę, bo cię może, nie przechodź nie rozglądawszy się przez ulicę, bo może cię potrącić samochód. I wierzy też, kiedy te same dorosłe osoby mówią, słuchaj, nie jedz mięsa w piątek. No, nie je, bo widocznie tak trzeba. Albo powiedzmy sobie, musisz, nie wiem, wyklepać jakieś formułki rano i wieczorem, to da ci jakiś lepszy dzień, lepszy wieczór. I myślę, że to przede wszystkim, to dlatego wszystkie religie, nie tylko katolicyzm, każda religia walczy o to, żeby jak najbardziej zniekształcić ludzki czy dziecięcy umysł. I tutaj właśnie chcę się odnieść do pana Kruszewskiego, który mówił na samym początku o wolności. Ja też absolutnie jestem za wolnością, żeby ona istniała, że każdy miał do niej prawo. Natomiast tym samym, jeżeli mój przedmówca powiedział, że religia jest rzeczą dopuszczalną, on chce ograniczyć wolność dzieci. On chce ograniczyć wolność swoich dzieci, które nie są w stanie jeszcze rozpoznać rzeczywistości, a którym jako rodzic chce przekazać fałszywą rzeczywistość. I to jest zaprzeczenie absolutnie wolności, samej idei wolności. Już pomijając fakt, że tym bardziej, jeśli szkoła ma być wolna, to powinna być przede wszystkim wolna od ideologii każdej, a religia jest ideologią. Natomiast zapominamy też, że szkoła ma przede wszystkim uczyć. I proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy w jednej klasie jeden nauczyciel, też potraktujmy w tym momencie katechetę jako nauczyciela, chociaż jest to, nazwijmy to, bardzo duża przesada, który mówi, że kobieta została stworzona z żebra mężczyzny i tak dalej. I później te same dzieci idą na lekcji biologii, gdzie uczą się na temat ewolucji. Wyobraźmy sobie, że znowu pan nauczyciel katecheta opowiada o ludziach chodzących po wodzie. Tak? I później te dzieci idą na lekcje fizyki i po wodzie nie uda się chodzić. I myślę, że od tego trzeba byłoby zacząć. Natomiast sama idea w ogóle matury z religii jest czymś absurdalnym. I argument taki, który podjął pan Kruszewski na samym początku, że chrześcijaństwo ma 2000 lat, no ale co z tego, że ma 2000 lat? Religia egipska ma 4000, ponad 4000 lat. Czy to znaczy, że dzieci należy uczyć zamiast Biblii informacji zawartych w Księdze Umarłych? Więc argument taki, że coś ma 2000 lat, to jest lepsze, jest absolutnie czysto absurdalny. Ja może dam innym teraz dojść do głosu.
Dobra, dzięki. Skończyliśmy pierwszą rundę, tak to nazwijmy. Zaraz poproszę pana doktora Kruszewskiego o ponowne zabranie głosu, ale chciałbym, żeby narzucić może przynajmniej część wypowiedzi, żeby dotyczyła takiego wątku, który no, warto tutaj poruszyć. Ja trochę jak adwokat diabła wystąpię. No, jeżeli już robi się takie wysiłki, 2 godziny w tygodniu, to przez te 10 czy 11 lat to się nazbiera naprawdę kupa czasu. To jest inwestycja, ogromna inwestycja i wielki wysiłek włożony w młodego człowieka. To co my sobie tak de facto obiecujemy na koniec? Jaki ma być rezultat, ten produkt kształcenia religijnego? Jaki to format człowieka ma wyjść i zdać tą maturę? Ja często słyszę, że co by nie mówić, tam zostawmy cuda i inne tam historie, ale bez religii to nie byłoby żadnej moralności. I to jest ten ostatni jakby element, który wytaczają ludzie religijni na obronę tego światopoglądu. I ja tutaj wracam do tego, co wyczytać można w Biblii i co z naszego polskiego punktu widzenia można interpretować bardzo surowo. Czego czego uczy młodzież Biblia? Otóż są tam hasła pod tytułem kochaj nieprzyjaciela swego, nastaw policzek, popieraj płacąc podatki, popieraj okupanta, bo cesarz był okupantem. Pomóż żołnierzowi jak trzeba. Zrobić tam ileś 100 kroków więcej. Zastanówmy się chwilę, co to za moralność, bo mnie to się kojarzy bardzo dobrze, bardzo wyraziście z postawą, którą w latach słusznie minionych reprezentowali Volksdeutsche. Wypisz, wymaluj. To jest postawa, którą Polak wychowany jako patriota powinien napiętnować. Więc konflikt jest tu ewidentny. Albo jestem Polakiem patriotą, albo jestem katolikiem. A więc cała bajka o moralności została przewrócona. Więc co nam daje religia, jeżeli już nie możemy się odwołać do moralności? Pan Piotr Kruszewski, proszę bardzo. Tomasz Kruszewski. Zacznijmy od tego. Pan mówił, że kwestia ciemnogrodu. Proszę przyjąć, że cała nauka wywodzi się z chrześcijaństwa. Właściwie powstała w islamie i idea na przykład uniwersytetów jest to koncepcja islamska, która została poprzez klasztory przeniesiona do Europy. Pierwsze uczelnie, czyli na przykład uniwersytety w Montpellier czy Monte Cassino, to były przede wszystkim klasztory benedyktyńskie, z których rozwinęły się znane uniwersytety. Zresztą do dzisiaj zarówno Montpellier, jak i Monte Cassino należy do jednych z najlepszych szkół medycznych na świecie. I skończenie tych szkół należy do, powiedzmy, do elity. Kwestia 2000 lat. 2000 lat to nie jest tylko to, co się działo Chrystusem 2000 lat temu, ale to jest cały system filozoficzny, czy teologiczno-filozoficzny, jeżeli pan woli, który się rozwijał przez 2000 lat, który się rozwijał w nawiązaniu do tego, co się działo. Czyli pewne rzeczy, które są pisywane w XI, XII czy XIII wieku, są rzeczami, które są nieadekwatne, co nie znaczy, że one w tamtym okresie nie były pewną rewolucją. Na przykład z chrześcijaństwa wywodzi się koncepcja wolności, wolności człowieka. Najlepiej to opisał święty Paweł w swoim liście. Mogę wszystko, ale nie wszystko, co robię, jest właściwe. Mogę wszystko, ale nie zrobię niczego, co mnie wpędzi w niewolę. Teraz ja się odniosę do tego, co pan Jacek mówił. Ja się z panem zgodzę, że jest bardzo niewłaściwy podział nauczania w szkołach. Nie wiem, czy podzielenie, powiedzmy, że ma pan mieć jedną czy dwie lekcje informatyki w tygodniu jest sensowne, dlatego że być może lepiej by było, gdyby ona była skomasowana blokami, powiedzmy na przykład przez miesiąc 3 razy czy 4 razy dziennie. To jest oczywiście to, że pan dostanie 1 czy 2 godziny, jest wygodniejsze z punktu widzenia szkoły i państwa, bo ma lojalnego pracownika, który wykonuje pracę. Ale czy to jest lepsze z powodu nauczania? Nie wiem. Dlatego uważam, że system zdysocjowanej szkoły, szkoły, gdzie każda szkoła oferuje inny sposób nauczania i jest jakiś system certyfikatów, które
weryfikują tę wiedzę, byłby dużo bardziej efektywny niż narzucany z góry system edukacji związany z państwem, które decyduje o tym, co mamy robić. Proszę przyjąć, że jako człowiek, który skończył ogólniak w klasie biologiczno-chemicznej, miałem całki pochodne. Dzisiaj większość dzieci, która nie kończy klasy matematycznej, nawet nie wie, co to jest. Czyli jakby poziom dzisiejszej matury to jest poziom o dwie klasy niższy. Egzamin maturalny klasycznie, taki jak ja zdawałem, to był egzamin, który sprawdzał, czy ja jestem w stanie się wypowiedzieć pisemnie na określony temat, czyli praca maturalna. Sprawdzał, czy ja umiem rozwiązać zadanie matematyczne, koncepcyjne, czyli to była kwestia umiejętności abstrakcyjnego myślenia, wykorzystania wiedzy, którą posiadam. Sprawdzał, czy ja się umiem wypowiedzieć w jakiś określony sposób. Dzisiejsza matura jest to pewien rodzaj testu, gdzie w zasadzie kwestia dojrzałości wypowiedzi czy umiejętności związywania zadań jest drugorzędne, raczej jest dostosowanie się do szablonów. Czyli generalnie, nawet w porównaniu z tą szkołą z komunizmu, dzisiejsza szkoła bardziej ogranicza to, co mam wiedzieć. Dlatego ja jestem akurat przeciwnikiem, żeby państwo w jakikolwiek sposób decydowało. Jeśli chodzi o dzieci. Dzieci są członkiem rodziny, one wychodzą z określonej rodziny. Dzieci stanowią naszą część. Oni są naszymi dziedzicami, którzy przejmą po nas nasz dorobek życia i będą kontynuować to, co zrobiliśmy. To my, rodzice, będziemy ponosili konsekwencje tego, że źle wychowaliśmy nasze dzieci. I na nas, rodzicach, przede wszystkim spada obowiązek tego, żebyśmy my tymi dziećmi się zajmowali. Stąd ja akurat uważam, że państwo nie powinno ingerować powinno w minimalnym stopniu ingerować w sposób nauczania. Między innymi przez to, że ja będę miał prawo do wyboru szkoły. Tutaj jest od wielu lat proponowana zarówno przez nas z partii Korwin, jak i przez naszych koalicyjnych partnerów Ruch Narodowy, kwestia bonów oświatowych. Po prostu dostają państwo bon oświatowy, który nie finansuje konkretnej szkoły, ale idzie za dzieckiem. Tam, gdzie dziecko idzie, jest przeniesione. To szkoła ma zaoferować rodzicom program, który zaakceptują. To ja jako rodzic powinienem zdecydować, czy ja chcę mieć dwie lekcje religii, czy dwie lekcje informatyki. Czy ja chcę mieć na przykład lekcje islamu, bo jestem wierzącym muzułmaninem, czy nie. Jeśli chodzi o naukę przez ileś lat religii w szkole, ja jestem dość sceptyczny. Widziałem, jak są uczone dzieci muzułmańskie. Nie mówię o muzułmanach, którzy przyjechali z Bliskiego Wschodu, ale miałem okazję poznać kilku polskich muzułmanów i tam kwestia kilkutygodniowego kursu przygotowanego przez Muftiego Muśkiewicza daje dużo większą wiedzę religijną na temat tego, czym jest islam, jakie są podstawy islamu, niż wielu polskich maturzystów posiada. Niestety to, co wysłuchuję na temat religii katolickiej, często świadczy o braku podstawowych zasad wiedzy i jakie są pryncypia religii, co się dzieje. Proszę przyjąć, że dla wielu Polaków katolicyzm jest jedynie fasadą, która jeżeli jest modną, to się ją akceptuje. Dzisiaj jak jest moda na deklarowanie się na bycie ateistą, ci sami ludzie, którzy jeszcze powiedzmy 20 lat temu leżeli przed krzyżem, dzisiaj deklarują się jako ateiści. Najciekawsze to jest powiedzmy przemiany religijne dawnych działaczy PZPR, którzy najpierw walczyli z Kościołem, donosili, kto poszedł do Kościoła i często robili przykrości tym, którzy do Kościoła chodzili, potem leżeli plackiem, prawie krzyżem przed Kościołem i wspaniałe rzeczy, po czym jak przestało to być modne, to po 20 latach nagle zaczynają krytykować. To jest czysty faryzeizm, to jest coś, co jest absolutnie nieakceptowalne. Człowiek ma być tym, kim jest i tym, czym akceptuje, to ma wyrażać swoim życiem. Nie przez to, że coś da komuś, tylko przez to, jak żyje i kim jest. Jeśli chodzi o Kościół, ja mam wręcz przekonanie, że władza 1989 roku próbuje przekonać Kościół, przekupić Kościół, aby nie był Kościołem. Unikalną koncepcją kultury łacińskiej, niespotykaną nigdzie indziej, jest trójpodział władzy, pochodzenie władzy z trzech źródeł: ołtarza, tronu i rodziny. Te źródła są równoważne, chociaż wchodzą w inne sfery i są niezależne od ciebie. Oczywiście to nie wynika z dobrowolności, tam była kwestia kilkusetniego lat sporu o inwestyturę, który do tego doprowadził. Natomiast w żadnym innym obszarze poza kulturą łacińską tego podziału nie ma. Już protestantyzm wprowadził zależność kościoła od państwa, w kulturze chińskiej jest zależność religii od państwa, w islamie jest zależność państwa od religii, w hinduizmie jest zależność państwa od religii, w prawosławiu jest zależność religii od państwa.
We współczesnym ateizmie też jest zależność państwa od religii, więc powiedzmy sobie szczerze, że jakby nawiązują. Natomiast jedynie kultura łacińska wprowadziła zasadę, że Kościół, że tron i ołtarz mają być osobne i mają pełnić inne role. Oczywiście taka sytuacja nie jest wygodna dla żadnej władzy, niezależnie od tego, czy ona akceptuje Kościół, czy nie. Dlatego są dwie techniki neutralizacji Kościoła. Jedną jest próba zastraszenia, która się okazała mniej wydajną. Drugą jest kwestia przekupienia Kościoła. No, kiedyś władca, jak wyrżnął swoich oponentów religijnych, to budował świątynię i pokazywał, jakim to jest wielkim katolikiem. Dzisiaj proszę pamiętać, że religię wprowadziły do szkoły rządy SLD. Szereg przywilejów, które Kościół otrzymał, były za rządów SLD, czy podpisał prezydent Kwaśniewski, który mógł zawetować. I dla mnie te przywileje dla Kościoła, czasem nieuzasadnione, mimo że jestem katolikiem, mają raczej kwestię łapówki, aby Kościół siedział cicho i nie mówił to, do czego jest stworzony. Kościół nie ma bronić władzy, Kościół ma bronić ludzi przed władzą i dostrzegać nieprawości władz, niezależnie od tego, jaka ona jest. Niezależnie od tego, czy państwo są ateistami, czy ktoś się deklaruje jako katolik, jeśli jest niegodziwym, to o tym należy mówić. Natomiast forma uzależnienia Kościoła od państwa, jakakolwiek, łącznie z dostępnym w Niemczech Kirchensteuer, jest to forma zastraszenia Kościoła i uzależnienia finansowo od państwa, tak aby te instytucje milczały. Skuteczna. To jest dosyć skuteczne, jak widać. Ja tym jako katolik boleję. Natomiast wracając do sytuacji, nie posłałbym swojego dziecka na lekcję, na maturę z religii, dlatego że uważam, że Boga się nosi w sercu, a nie na sztandarach. Znaczy na sztandarach można nieść go, ale w sensie walczenia o coś, a nie w sensie zasłaniania swoich nieprawości. Natomiast nie uważam, że religia na maturze powinna być zabroniona. Jeśli ktoś ma korzyść z matury, na przykład chce zostać księdzem, czy chce zostać teologiem, to czego ma nie zdawać? Jest to kwestia wolności człowieka i wolności tego, co robi. Dlatego ja akurat nie podzielam poglądów, które głosili narodowi socjaliści czy komuniści, którzy uważali, że państwo ma decydować o tym, kim będzie człowiek. To rodzina powinna decydować, kim jest dziecko, bo rodzina ponosi konsekwencje tego wszystkiego. Natomiast błąd urzędnika, on nie będzie ponosił odpowiedzialności za to, że odbierze dziecko matce. On nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, że dziecko z cukrzycą umrze, tak jak miało to wielokrotnie miejsce w Szwecji. I w związku z tym dziecko powinno być częścią rodziny i to rodzina powinna decydować o tym, jak to dziecko będzie wychowane. Także dziękuję. No i dzięki piękne. Zapraszam pana Jacka po raz kolejny. Dziękuję. Młodzi ludzie są bardzo różni. Ja przez 7-8 lat pracowałem w szkole średniej, gdzie też właśnie przygotowywałem do matury. Prowadziłem klasy aż do klasy maturalnej. Oczywiście było to w latach, kiedy liceum było 3-letnie i po gimnazjum. I obserwowałem tam tych 7-8 roczników, młodych, właściwie już pełnoletnich ludzi. I tak jak powiedziałem we wstępie, młodzi ludzie są różni. I owszem, znajdowały się jednostki bardzo dojrzałe, które bardzo mądrze, w przemyślany sposób wybierały przedmioty do matury, bo wtedy można było wybierać, już deklarować i tak dalej, bo jeszcze dawniej temu to tak z automatu polski, matematyka, bach, jeszcze jakiś tam przedmiot i język obcy. Później był ten wachlarz poszerzany tego wyboru. Oczywiście było obowiązkowe, ale tam można było troszeczkę bardziej manewrować. Natomiast była już wtedy, a to było 12 lat temu, była już wtedy dostrzegana grupa młodzieży, już właściwie młodych, pełnoletnich ludzi, którzy w ogóle się jakby nie zastanawiali nad tym, jaki przedmiot. Nie, owszem, mieli jedno kryterium, co łatwiej zdać. Taki trywialny kryterium, co łatwiej będzie zdać. I ja się tylko obawiam, że jeżeli my prowadzimy do wachlarza przedmiotów religię, to znajdzie się, niech to będzie nawet 30%, czyli mniejszość, ale 1/3, czyli jakaś tam konkretna liczba młodzieży, gdzie oni nawet, powiem tak, ich młodzieżowym językiem, dla beki sobie wybiorą maturę. Po pierwsze, będą żałować tego kroku po paru latach, kiedy się okaże, że no nie bardzo, tak? A po drugie,
mogą też żałować tego z jeszcze właśnie takich przyczyn, że właśnie no, nie przyda im się to do niczego. Natomiast tu jeszcze odniosę się do pewnej tezy, szalonej tezy, że ktoś próbuje bronić takiego hasła, że bez religii nie ma moralności. No absurd całkowicie kosmiczny, tak troszeczkę teraz odchodząc na drugą stronę tematu, bo ateiści muszą się bardzo pilnować z moralnością, muszą być bardzo moralni, bo oni nie mają konfesjonału, oni nie mają odpuszczenia grzechów. Jak ateista nawywija, to musi z tym żyć tutaj w głowie i chodzić po tym świecie i się palić ze wstydu, jeżeli ma sumienie. Jeśli nie ma, no to trudno. Ale to nie mnie tu sądzić. Co do właśnie wyborów przedmiotów, to do matury, tak jak już powiedziałem, przystępują osoby pełnoletnie. I ja rzadko kiedy w ostatnim dziesięcioleciu spotkałem się z sytuacją, kiedy to rodzic by decydował, co dziecko ma na maturze zdawać. Owszem, zdarzają się takie no niefajne rodziny, gdzie rodzic ma taką despotyczną władzę już nad pełnoletnim, młodym człowiekiem, ale zazwyczaj, drodzy Państwo, te rozmowy przebiegają w atmosferze takiej: wybierz takie przedmioty, synu, córko, które ci się w przyszłości przydadzą. Jak chcesz iść na takie studia jakieś tam biologiczne, to wybierz sobie może chemię, może biologię, tak? Na jakieś tam matematyczne, to wiadomo, może język obcy i tak dalej. Wybieraj tam, gdzie to ci się potem przyda, a nie, że ty masz to zdawać, a jeszcze lepiej, jak będzie ta matura z religii, ty masz religię zdawać. W ogóle sobie tego nie wyobrażam, to już w ogóle jest dla mnie kuriozum. I tak naprawdę, no mówię, rozdzielmy te dwie rzeczy. Tutaj pan Dariusz bardzo fajną uwagę rzucił odnośnie tego, że kiedy wejdziemy na wyższy poziom absurdu, czyli że już mówimy o maturze z religii, to już o niższym poziomie absurdu, że w ogóle ta religia jest w szkole, już się nikt nie będzie zastanawiał. To jest to kolejny krok do zawłaszczania. Kolejny, oni już idą po wszystko i zobaczcie, jak oni się śpieszą. I tylko moja taka na koniec konstatacja, do czego oni się tak spieszą? Dziękuję. Dzięki. No nie wiem, czy znajdziemy tu odpowiedź, do czego się spieszą. Wiemy, że po drodze narobią strasznych szkód. No musimy z tym żyć, chyba nie mamy na dzisiaj recepty, jak ich zatrzymać, bo no, może nasza dyskusja jest kamyczkiem, który spowoduje lawinę dyskusji i powstrzymamy pana ministra. Zapraszam pana Adama Jaśkowa. Znaczy, trudno dodać coś jeszcze do dyskusji, bo ona wykracza poza samą maturę z religii. Z takich praktycznych jakby elementów, to co ta matura z religii miałaby dać, prawda? No na żadne cywilne, że tak powiem, studia nie dołoży to żadnych punktów, prawda? No bo na każdy z kierunków uniwersyteckich ma swoją punktację, czyli z jakich przedmiotów matura pozwala dostać się na określone studia. Matura z religii dawałaby jakieś dodatkowe punkty, tylko prawdopodobnie na uczelni Ojca Rydzyka, no nie wiem, jeszcze na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym, czy na Kulu, prawda? Chętnych być może do studiowania na tych kierunkach byłoby o tyle, o ile kierunki tam nie byłyby płatne. W związku z tym matura z religii prawdopodobnie byłaby szansą dla tych, którzy nie widzą możliwości dostania się na jakieś studia na uczelniach publicznych, no a rodzice byliby w stanie zapłacić im na prywatnych uczelniach na studiowanie jakiegokolwiek kierunku, bo tam przyjmują każdego z maturą pod warunkiem, że zapłaci czesne. Więc być może praktyczne miałoby to jakieś znaczenie dla jakiejś nielicznej garstki maturzystów. Natomiast tak naprawdę to, co panowie wcześniej mówili, to znaczy usankcjonowanie obecności religii w szkole w ogóle, bo matura byłaby takim przypieczętowaniem tego, że
nauczanie religii w szkole jest potrzebne, bo jest z tego matura, prawda? I to jeszcze nawet obowiązkowa, bo czemu miałaby być jednym z przedmiotem z wyboru, prawda? To nie ma sensu. Tylko obowiązkowa matura z religii daje możliwość jakby kontrolowania całego procesu nauczania. A spieszą się dlatego, że są poganiani przez Kościół, który wie, że rządy PiS-u nie są wieczne, być może się skończą za 2-3 lata, natomiast to, co PiS im odda, nie tak łatwo będzie potem odkręcić, bo Kościół będzie używał całego katalogu posunięć formalno-prawnych i nieoficjalnych po to, by utrzymać ten status prawny i finansowy, który otrzymał. Proszę wziąć pod uwagę, że z ostatnich sondaży wynika, że jakby nawet gdyby PiS nie rządził, tylko był w opozycji, to w dalszym ciągu parlamentarna większość będzie taka, która nie pozwoli Kościołowi krzywdy zrobić. Bo czy to będzie rząd Hołowni z Platformą Obywatelską, czy jeszcze z Koalicją Polską, czyli z PSL-em, to o ile być może nie będzie dalszych koncesji na rzecz Kościoła, to na pewno tam nie powiedzą Kościołowi, że coś wam odbieramy. Cokolwiek, co będzie miało znaczenie finansowe, dotyczyło będzie statusu Kościoła, czy innych rzeczy. Niedawno pojawił się taki bliżej nieokreślony, ale lansowany przez niektórych publicystów pogląd, że może trzeba będzie wprowadzić zakaz rozwodów, prawda? To też jest jakby drugim jakby elementem dominacji jakby Kościoła nad społeczeństwem i polityką, bo nie chcę się odnosić do tego, co mówił pan z partii Korwin, bo z jego poglądów wynikało, że nie ma bladego pojęcia tak naprawdę, czym jest religia katolicka i nie zna podstawowej cnoty katolika, czyli posłuszeństwa. Nie ma bladego pojęcia, że większość poglądów katolickich to są zwulgaryzowane poglądy filozofów greckich, czyli Platona, Arystotelesa, nieco tylko zniekształcone przez teologów katolickich. I tak naprawdę, jeśli możemy mówić o jakiejś cywilizacji europejskiej, to jest to cywilizacja greko-łacińska z elementami germańskimi, a Kościół tak naprawdę powstał po to, żeby utrwalić Cesarstwo Rzymskie. Nie udało mu się to, ale po to został założony, po to powstała religia katolicka, żeby utrwalić panowanie cesarstwa i potem jakby wspierać system, który nazywamy feudalizmem. Nie ma już feudalizmu, a przynajmniej tak nam się wydaje. W związku z tym nie ma racji bytu dla czegoś takiego jak religia katolicka. Bardzo piękne hasło. Chciałbym to na takim transparencie widzieć. Zapraszam Darka Kędziorę. Tutaj Adam częściowo powiedział dokładnie to, co chciałem też wytłumaczyć, bo ustosunkowując się przede wszystkim do wypowiedzi pana Kruszewskiego, który sobie zanotowałem, powiedział, że nauka wywodzi się z chrześcijaństwa. Jako przykład podał, że to poprzez średniowiecze przyszło to do nas ze świata arabskiego. Proszę pana, to co do nas przyszło ze świata arabskiego, tak naprawdę przyszło do nas ze starożytności. To świat arabski był tylko takim nośnikiem, takim utrwalaczem, który powiedzmy sobie te dzieła zebrał, spisał i dał chrześcijaństwu. Chrześcijaństwo do nauki, powiedzmy sobie, nie wniosło nic, a wręcz przeciwnie, to był zawsze taki hamulec. W dalszym ciągu, jeżeli rozmawiamy, pani z lekarzem, to w dalszym ciągu, jeżeli rozmawiamy o medycynie, to w dalszym ciągu to religia jest hamulcowym wszelkiego postępu w medycynie. A jeśli mówimy jeszcze o historii medycyny, pan też zechciał powiedzieć, że medycyna też jest po części związana z rozwojem chrześcijaństwa. Nie, to proszę pana, to tak naprawdę to jest przysięga Hipokratesa. Tak naprawdę to był Galen, to był Glaukiusz, to byli wszyscy ci, którzy tę medycynę tworzyli. Chrześcijaństwo to jest, powiedzmy sobie, jakaś ideologia, która tylko to przejęła i utrwaliła.
Więc proszę sprawdzić te wiadomości historyczne, bo jeżeli pan na nich się będzie opierał, głosząc jakieś poglądy broniące chrześcijaństwa, to warto nieraz zajrzeć do źródeł. I kolejny pogląd, który pan powiedział, że wolność wynika z chrześcijaństwa. Proszę pana, chrześcijaństwo, w ogóle religia jest zaprzeczeniem wolności. Religia, weźmy na przykład islam. Islam to dokładnie znaczy podporządkowanie się, uległość. Każda religia jest ograniczeniem wolności. Jeżeli pan chce lansować partię wolności, wolność ludzką, wolność społeczną, ja też jestem za wolnością. Jestem też za tym, żeby państwo miało możliwie minimalny wpływ na wolność jednostki, to religia jest tego zaprzeczeniem. Powiedział też pan, że wolność wywodzi się z chrześcijaństwa. A tak naprawdę to, jeśli dobrze pamiętam, to jest sofiści jakieś ładne kilka tysięcy lat głosili to, że głosili wolność jednostki, więc to, że powoływać się na ideologiczne pisma katolickie jest absolutnie błędem merytorycznym, absolutnie niewybaczalnym. Powiedział pan też, że Kościół nie jest stworzony do władzy. Proszę pana, każda religia jest stworzona do władzy. Religia, na tym polega istota religii, że religia chce zdobywać władzę. Na tym polega istota religii. Pozyskujemy kolejnych adeptów, ażeby stworzyć własną, powiedzmy sobie, potęgę, własną siłę i tak dalej. Religia katolicka dlatego przetrwała, gdyż trzymała wszystko za pysk, powiedzmy sobie. Proszę zobaczyć, jak protestantyzm upada powoli, gdyż tam każdy mógł sobie głosić. W zborach protestanckich jest na przykład, w niektórych jest tak, że jeśli jeden zbór, powiedzmy sobie, coś uzna za prawdę, to drugi nie może temu oponować. No i dlatego protestantyzm jest w odwrocie. Trzymają się tylko te religie, które trzymają swoich wiernych za twarz. Islam, katolicyzm i to pokazuje, że religia jest stworzona tylko i wyłącznie do pomnażania władzy i pieniędzy. Więc hasło takie, że religia ma być, że jakaś religia głosi, że jest w jakiś sposób oddzielona od państwa, jest to absolutnie czysta hipokryzja. Może ja to tak, żeby w ogóle jakiś taki teren do rozmowy o maturze, powiedzmy sobie, wprowadzić, który jest absolutnie już takim szczytem powiedzmy sobie, religijnej hipokryzji. Jeszcze nawiązując do tego, co powiedział kolega Adam, że religia z matury może być, tam wymienił dwie czy trzy wyższe uczelnie, tak naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, ile tej teologii na różnych uczelniach istnieje. Na większości uczelni państwowych istnieją wydziały teologiczne, gdzie być może religia z matury też będzie jakoś mogła, powiedzmy sobie, zastąpić wiedzę i powiedzmy sobie, ci bardziej modlący będą mieli więcej punktów na starcie. Dzięki. Okay. Zrobiliśmy dwie rundy, to teraz głosy wolne. Czy ktoś jeszcze chciałby się odnieść? A ja mogę ad vocem? Został mocno zaatakowany. Bardzo współczuję, bo jest pan, że tak powiem, Herkules kontra Plures. No ale trudno. Takie są czasy, że ateiści już będą górą. To trzeba się przyzwyczajać. Zapraszam. Mogę ad vocem? Tak, tak. To znaczy tak, jeżeli chodzi o naukę, to jest dość długi okres czasu. Wie pan, w zasadzie mamy nawiązanie czy do czasów staroegipskich, sumeryjskich, czy do czasów chińskich i to jest przemieszczanie swobodnej idei wzdłuż całego świata, więc tego nie można powiedzieć, że to działo. Akurat w Europie idea uniwersytetów pochodzi właśnie przez Kościół katolicki. Ona wyrosła z klasztorów, które stopniowo przekształcały się w idee świeckie. Co prawda mamy pewne nawiązanie, na przykład Akademia Platońska w starożytnej Grecji, ale tak naprawdę współczesne, coś co można nawiązać do współczesnych uniwersytetów, to głównie jest świat islamu i pierwsza taka ogromna uczelnia, która stosunkowo najbardziej szeroko, to był Uniwersytet w Salamance w kalifacie kordobańskim, który dawał dość szeroki zakres wiedzy, dodatkowo studiowały tam kobiety, może akurat to wiele osób zaskoczy. Jakby ta idea z islamu, uniwersytetu została przeniesiona.
Odrzucenie chrześcijaństwa w ogóle jako per se, no to w tej chwili jest na przykład atak na wolność naukową uniwersytetów, to co wyczyniają na przykład aktywiści lewicowi dzisiaj, gdzie są niszczeni ludzie za to, że mają jakieś własne zdanie. Typu na przykład został wyrzucony z uniwersytetu odkrywca DNA, dlatego że podał na wykładzie publicznie fakt, że przeciętna zdolność, że średnia zdolności matematycznej mieszanej kobiety jest o 6 punktów mniejsza od mężczyzny i to było powodem do wyrzucenia go z uczelni. Także wolność naukowa uniwersytetów w obecnym czasie przy odrzuceniu podstaw chrześcijańskich jest w ogóle negowana. Również podstawa wolności wynika z debat, które się toczyły. One oczywiście były w pewnym sensie ograniczone pewnymi konwencjami, których nie można było przekraczać, natomiast pozwalały na w wąskim gronie dyskutowanie, wyjaśnianie błędów, które były. Dzisiaj stopniowo na przykład zaczynamy mieć kryzys w nauce, dlatego że nie wolno dyskutować, że zaczyna wchodzić ideologia taka czy inna, wskutek której nie możemy wymieniać swobodnie informacji, nie możemy wymieniać swobodnie wniosków. Proszę pamiętać, że niezależnie od tego, co wierzymy, kim jesteśmy, co robimy, póki rozmawiamy, nie będziemy się zabijać. Natomiast jeśli zabroni Pan rozmawiać, zabroni Pan mówić ludziom, to w tym momencie uzyskujemy sytuację, w której narasta frustracja, gniew. Jeśli chodzi o religię, jeżeli słuchamy kwestii z religii, jest to tak wieloznaczny temat, że musimy najpierw podjąć dyskusję, co rozumiemy przez pojęcie religia, bo to jest co najmniej 20 parę różnych terminów, których każdy ma inne znaczenie. Najbardziej pierwotny jest to zakres faktów przyjmowanych przez jednostkę jako dogmat bez możliwości jej dyskusji. Niezależnie od tego, czy Pan się nazywa osobą religijną czy ateistą, ma Pan swoją własną indywidualną religię, która nie podlega żadnej dyskusji. Ja bym mógł to udowodnić, na przykład podejmując dyskusję o Bogu, ale chyba nie jest to, nie po to się tu spotkaliśmy. Natomiast i człowiek bez religii żyć nie może, bo nie może oczekiwać, że wszystko zostanie udowodnione. Ta religia też podlega ewolucji w zależności od tego, co się działo, dlatego że z wiekiem to, jak postrzegamy świat, jak widzimy, też ulega pewnej zmianie. Czym innym jest religia, czym innym jest Kościół. I jednostka Kościoła nie potrzebuje. Natomiast każda społeczność, która ma działać, potrzebuje Kościoła. Niezależnie od tego, jak Pan stworzy jaką ideologię, to jeżeli ona ma przetrwać, musi stworzyć Kościół, musi stworzyć wewnętrzną strukturę, musi usystematyzować te religie wewnętrzne człowieka, żeby one zaczęły działać, stworzyć też pewne misteria i przeżycia. W ten sposób się tworzy społeczność. Społeczność, która się nie spotyka. To może być nawet, powiedzmy, pójście na co sobotnią imprezę i chlanie do rana. To jest coś, co grupę integruje. Jeżeli Pan pozbawia pewnych przeżyć, jeżeli Pan pozbawia wspólnych działań, które są w jakiejkolwiek formie, dezintegruje Pan grupę. Więc społeczność bez Kościoła żyć nie może. Nie musi go Pan nazwać Kościołem. Na przykład, no powiedzmy, czy jest Pan w stanie podać jakąkolwiek różnicę między procesją religijną, a na przykład manifą, która przechodzi przez Warszawę? Oczywiście mutidus mutandis z odrzuceniem kanonów wiary katolickiej, bo to jest rzecz, która ma znaczenie. Jeśli chodzi o uczelnie, jeżeli chodzi o medycynę, to uczelnie medyczne początkowo były związane właśnie z klasztorami, tam była przekazana cała wiedza. Gdyby nie było klasztorów w pewnym momencie, ta wiedza by uległa zniszczeniu, przynajmniej dla Europy. Każda kultura ma swoje wzloty i upadki. Jeżeli Pan przejdzie zarówno kulturę chrześcijańską, to na przykład jednym z większych upadków był okres wojen religijnych, który doprowadził do w zasadzie zniszczenia całej struktury. W tej chwili mniej więcej, na przykład współczesny islam to jest mniej więcej poziom rozwoju taki, jak my mieliśmy w czasie wojen religijnych. Muzułmanie się nie mordują chrześcijan Żydów, oni mordują się między sobą. Tam ma Pan trzy główne odłamy, ale oprócz tego w sumie 58 pododłamów może Pan podzielić i większym problemem jest to, że ktoś jest szyitą, sunnitą, czy nawet jak jest sunnitą, to przestrzega innej szkoły prawnej niż ten, który jest na przykład wahabitą czy salafitą. Więc to jest główny problem. Czyli ma Pan dokładnie odniesienie do tego, co było w Europie i z czego na poziomie XVI-XVII wieku, z czego Europa na szczęście wyrosła. Więc też nie może Pan mówić, że to wynika. A tak mniej więcej odniesienie do tego, co... To jeszcze mówiłem. Ja chciałem odpowiedzieć jedną rzecz a propos, nie będę się ustosunkowywał do religii, natomiast chciałbym wrócić do tematu wolności. Powiedział Pan, że wszystkie, powiedzmy sobie,
poglądy mogą mieć miejsce, czy mogą być dopuszczone na uczelniach. Ale z drugiej strony uczelnia, bo mam na myśli uczelnię wyższą, pracuje na swój standard, na swój prestiż i czy powinniśmy na taką uczelnię dopuszczać poglądy absolutnie absurdalne? Ludzi, nie wiem, na przykład poglądy kreacjonistyczne. Czy powiedzmy... pan, akurat mnie do kreacjonizmu przekonał znany amerykański genetyk molekularny, z tym, że zależy, co przyjmiemy za kreację. No nie wiem, czy powinniśmy dopuszczać tych, ja nie mówię w tym momencie o panu osobiście, ale czy powinniśmy dopuszczać tych, którzy negują Holokaust? Czy powinniśmy dopuszczać w mury uczelni tych, którzy powiedzmy sobie, nie wiem, uważają, że Ziemia ma 6000 lat, a wszystko inne jest absolutnie... Wie pan co, zależy co, jeżeli ktoś ma przekonanie, że wezmę do kreacjonizmu. Bo czym innym jest kwestia, że pan wychodzi z na przykład Świadka Jehowego, który mówi, że w Biblii napisano, że Bóg dokładnie stworzył, tak. To jest absolutnie coś nie powinno znaleźć na uniwersytecie. Jeżeli mówimy, że ktoś wychodzi i mówi, że jest coś stworzone pod względem na przykład, bo napisano to w Koranie, on jest wierzącym muzułmaninem, to absolutnie jest to coś, co nie powinno się tam znaleźć. Natomiast proszę przyjąć, że wielu genetyków molekularnych mówi wprost, że doskonale sprawdza w sensie małych mikroorganizmów, natomiast z punktu widzenia logiki matematycznej, spontaniczny sposób działania w kierunku dużych form, wielkich organizmów jest w praktyce niemożliwy. Czyli istnieje jakaś siła, która ten sposób kreuje. Co to jest? Jest to kwestia już wiary, a nie kwestia przyczyny, bo tego nie jesteśmy w stanie z naszego punktu widzenia rozstrzygnąć. Ja jestem katolikiem, więc wierzę, że akurat to jest wpływ jakiejś siły, które ja nazywam Bogiem. Natomiast nie może pan powiedzieć, że jest to proces całkowicie spontaniczny. No, możemy powiedzieć, że przylecieli kosmici, to porobili. No to też powiedzmy, ale jakby to z tego tytułu. Natomiast jest to mało prawdopodobne, aby takie skoki dokonywały się spontanicznie, w sposób niekreowany. Przy czym tego natury, tego procesu, z tego punktu widzenia my jako ludzie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pojąć. To jeszcze, to dobrze, że się w jednym zgadzamy, że gdzieś ta wolność ma swoje granice. Jeżeli się zgadzamy, że absurdów nie można wprowadzać na religię. Znaczy granice, wie pan co, ale wolność to jest kwestia dyskusji w ogóle, co to znaczy wolność, bo generalnie wolność również oznacza odpowiedzialność za to, co robimy. Więc mówię, tutaj bardzo chętnie ten cytat świętego Pawła, że mogę robić wszystko, ale nie wszystko jest właściwe i to jest jakby kwestia granicy. Wolność oznacza, że ja mogę robić, co chcę, ale z drugiej strony ja muszę ponieść konsekwencje tego. Czyli ja, podejmując jakieś działanie, nie mogę oczekiwać, że ktoś przeniesie, że ktoś podejmie skutki mojego działania. Czyli jak ja nie chcę pracować, nie chcę zarabiać pieniędzy, to nie jest absolutnie wolnością to, że ja będę oczekiwał, że ktoś mi da pieniądze, żebym mógł przeżyć. Święty Paweł, niestety, kto nie chce pracować, niech nie je. Może ja oddam głos, natomiast dobrze, zgodziliśmy się, mam wrażenie, że tak mimo wszystko zgodziliśmy się z tym, że ta wolność, nawet jeżeli ktoś ma przekonanie, bo Świadkowie Jehowy, oni naprawdę wierzą, że Ziemia ma 7000 lat. Ja z nimi kiedyś rozmawiałem, to oni powiedzieli, powiedzmy sobie, kiedy przytaczałem wykopaliska, kiedy przytaczałem, powiedzmy sobie, dowody kopalne, oni wtedy powiedzieli, żem czytał książki, które mówią prawdę. I kwestia jest taka, że to trudno, no ale oni są przekonani do tego, więc samo przekonanie, że ktoś ma rację, nie upoważnia do tego, że powinniśmy się zgadzać w kwestii... To, co ja wcześniej mówiłem, każdy człowiek ma własną wewnętrzną religię. Możliwość dyskusji z tą religią nie ma jakiegokolwiek racjonalnego sensu. Dlaczego? Że pan nie zmieni kwestii przekonań w zakresie wiary pierwotnej tego, co jest w człowieku. Ona może być ukształtowana przez takie czy inne procesy, natomiast pan nie przekona. Pan też ma jakieś rzeczy, które są niepodważalne, też ma pan pewne kanony, z którymi nie można dyskutować i w momencie, kiedy wejdziemy na te kanony, nie będzie żadnej możliwości wymiany poglądów, dlatego że pan, że to jest pana kanon, pana wiary, kanon mojej wiary, który w żaden sposób dyskusji logicznej nie będzie podlegał. I dlatego chciał odnieść się do jednego, że po pierwsze nie należy wprowadzać chaosu pojęciowego, ponieważ to, czym się nauka charakteryzuje, to jest używanie pewnych pojęć, które mają konkretne znaczenie. To znaczy, są definicje religii
to jest zupełnie coś innego niż to, co pan powiedział. Religioznawcy przyjmują, że religia to jest, to są poglądy, instytucje, rytuały. To są trzy rzeczy, które muszą występować, żebyśmy mogli mówili o religii. To, że ktoś ma jakiś ogląd świata, to w ogóle nie jest religia, to jest po prostu jego opinia. W związku z tym, jeśli mamy dyskutować na poziomie takim, który by spełniał kanony minimalne dyskusji naukowej, to musimy używać pojęć, które są dla tej sfery wiedzy o życiu, społeczeństwu i świecie przyjęte, bo inaczej to nie ma sensu. To jest taka kawiarniana dyskusja, która w ogóle nie ma sensu, chyba że jest dyskusją amerykańską dla podtrzymania tylko nastroju. Co, ja mogę, jeżeli pan pozwoli, ja pozwolę sobie zacytować filozofa marksistę Sławoja Żyżaka, który zapytany kiedyś, dlaczego filozof odpowiada pytaniem na pytanie, odpowiedział, że zanim zaczniesz dyskutować na temat pojęcia abstrakcyjnego, wyjaśnij, co rozumiesz przez to. Czyli nie możesz dyskutować, czym jest szczęście, jeżeli nie ustalisz, co znaczy szczęście dla ciebie. Wie pan, może pan przyjąć sztywną definicję czegoś, ale i tak te wszystkie pojęcia abstrakcyjne będą oznaczały dla każdego z nas zupełnie co innego. Religia zupełnie innego będzie oznaczała wolność dla mnie, czym innym jest wolność dla pana. I kwestia podjęcia decyzji o tym, jaka jest dyskusja, to jest najpierw ustalenie, co pan rozumie, czy nie. Bardzo często dyskusje czy kłótnie wynikają z tego, że możemy mieć dokładnie to samo zdanie, ale wystarczy, że zaczniemy wyrażać je w inny sposób i możemy dojść do ogromnej kłótni, mimo że razem się zgodzimy na to, że to, co mówiliśmy, mimo że mamy dokładnie identyczne zdanie, tylko inaczej sformułujemy termin, który używamy. No więc, żeby dyskutować racjonalnie i zachowywać pozory dyskusji naukowej, to musimy ustalić, że posługujemy się tymi pojęciami, które są określone dla danej dziedziny opisywanej przez naukę. Dla religii jest to religioznawstwo. Używanie terminu religia w innych znaczeniach nie ma sensu, bo wtedy nie wiemy, o co chodzi. To, co pan powiedział, to jest pewien światopogląd. Każdy ma jakiś opis rzeczywistości. On może być niepełny, on może być niekompletny, nawet może być wewnętrznie sprzeczny, ale to jest jego opis rzeczywistości. Natomiast kiedy przechodzimy na poziom opisu rzeczywistości, który jest intersubiektywny, zobiektywizowany i ustalony przy pomocy metodologii naukowej, bo dla nauki najważniejsza jest metodologia, która jest powtarzalna, pozwala osiągnąć przy zachowaniu tych samych procedur te same wyniki, to jest zupełnie coś innego. I w takim znaczeniu dla teologii, dla religii nie ma miejsca na wyższych uczelniach, bo one nie mają żadnego związku z nauką. One mogą być przedmiotem badań naukowych, tak jak religioznawstwo zajmuje się religiami, ale dla religii, teologii nie ma miejsca ani w edukacji publicznej, ani na wyższych uczelniach, bo one są nauką w takim samym znaczeniu, w jakim jest krytyka literacka. To znaczy możemy sobie opowiadać o fikcji, ale to niczego nie zmienia. To wyrażamy tylko własne zdanie na ten temat. I inne przyjęcie innych zasad powoduje, że te dyskusje nie prowadzą donikąd, nie prowadzą rozwoju, nie prowadzą do poznania rzeczywistości. To jest tworzenie chaosu pojęciowego, który ma zabezpieczyć interesy grupy, która trzyma władzę. I nic poza tym, ponieważ im więcej jest chaosu pojęciowego, im więcej jest ignorancji, tym łatwiej jest rządzić społeczeństwem. Znaczy przede wszystkim chodzimy o kwestię filozofii. Filozofii pan nie jest w stanie wymiernie zdefiniować. Może pan zdefiniować matematykę, może pan zdefiniować fizykę. Natomiast i tak na przykład matematyka czy fizyka wywodzą się z filozofii. Uogólnieniem. Więc jeśli chodzi o wszystkie pojęcia abstrakcyjne, są one tak wieloznaczne, że w żaden sposób nie jest pan w stanie jednoznacznie zrobić. I każdy człowiek może używać tego samego pojęcia abstrakcyjnego w odmiennym sensie. Więc w tym momencie, jeżeli zaczynamy dyskusję, to wchodzimy w kwestię tego, co pan rozumie przez dane pojęcie. Może pan oczywiście zacytować jakąś definicję gotową, wie pan, bo powiedzmy, na przykład są definicje religii, że to jest wiara w istotę nadprzyrodzoną, która, czy grupę istot nadprzyrodzonych, która rządzi światem.
Natomiast ja mogę panu spokojnie pokazać zachowanie niektórych ateistów i niektórych wierzących dewotek, gdzie dokładnie te same mechanizmy są zachowane i ta sama gorliwość religijna. Więc w tym momencie nazwanie, że jedna wiara jest kwestią religii, a druga wiara nie jest nią, w momencie, kiedy ludzie się zachowują dokładnie identycznie, dokładnie to samo robią, jest trochę dziwne. Nie jest pan w stanie niestety w dziedzinie filozofii zrobić wszystkiego. Gdybyśmy uznali, że filozofia jest skończona, to byśmy mieli już na poziomie powiedzmy filozofii greckiej czy późniejszej. Natomiast mniej więcej co jedno, dwa pokolenie pojawia się jakaś wielka osobowość, która zaczyna patrzeć na to samo z zupełnie innego punktu widzenia. Co więcej, zwykle nie odkrywa nic nowego, tylko w inny sposób opisuje to, co już jest znane. Często też są to osoby nieszablonowe, osoby, które inaczej patrzą i spoglądają. Proszę na przykład wejść w ustawę Hanny Arendt i ona opisuje dokładnie to, co było wcześniej opisane, ale w sensie jej rozważania o banalności zła. Nie wiem, czy pan się zna. Panowie, ja spróbuję jednak ściągnąć nasz temat do głównego, że tak powiem, nurtu, bo mówimy o maturze z religii, spróbujemy mówić o maturze z religii, a weszliśmy na rozważania ogólniejsze troszeczkę dotyczące filozofii, religii w szerszym znaczeniu. Ja chciałbym zapytać tak na koniec niemalże naszej rozmowy, czy zgodzicie się, że jest ukryty cel w wprowadzeniu religii na maturę? Ja się domyślam, zaczynam się domyślać, że jest taki cel ukryty, który zarówno władza, jak i episkopat mają, nie mówią nam o tym, ale chodzi im o to, żeby zmienić stereotyp Polaka, bo do dzisiaj, jak zapytaliśmy, jak wygląda Polak, kogoś na Zachodzie, to albo słyszeliśmy, że to jest hydraulik, albo słyszeliśmy, że to jest lekarz pracujący na zmywaku, a teraz założenie jest takie, że stereotypem Polaka to będzie specjalista od cudów. Na przykład będzie się świetnie nadawał do pracy w parku rozrywki, gdzie są domy z duchami i inne straszydła. Także być może chodzi o to, żeby wyprodukować nowy model fachowca Polaka i to taka matura z religii będzie mu gwarantowała, to będzie mocny dyplom do pracy na Zachodzie właśnie w takich zawodach. Nie wiem, czy ja się dobrze domyślam. No to było. Ja akurat jako osoba, która jest z zewnątrz państwa zgodna, ja uważam, że akurat wprowadzenie w tym momencie matury religii to jest jedno wielkie nieporozumienie i akurat, tak jak powiedziałem na początku, uważam, że PiS absolutnie nie ma żadnej legitymizacji, żeby to wprowadzać. Jest to raczej kwestia wprowadzenia, znalezienia kolejnego tematu zastępczego, żeby przykryć nieudolność ekonomiczną i gospodarczą tego rządu, nieudolne zarządzanie epidemią. Decyzje tego rządu, akurat to jest moja branża, więc ja widzę, to jest jeden wielki stek wielkich pomyłek, który rozwala naszą gospodarkę, a w ogóle nie kontroluje epidemii. To są niekonsekwentne działania, no i powiedzmy rzeczy, której no już poprzedniemu ministrowi nadano Great Respiro. Także w tej chwili, jeżeli chodzi o cel, jedynym celem, do którego jest zrobienie, to jest znalezienie kolejnego tematu zastępczego, który przykryje to, jak nieudolnym jest ten rząd i znalezienie kogoś, kto go będzie chciał poprzeć. Okej. Zbliżamy się w takim razie do końca. Tytułem podsumowania, co chciałbym powiedzieć? Powiem tak, że z tej pary, która działa wespół w zespół i chce nas uszczęśliwić całą rzeszą młodych Polaków z papierem pod tytułem matura z religii, to w tej parze ja bardziej rozumiem biskupów, dlatego że oni naciskają na tą maturę z religii, bo to jest, wydaje mi się, oczywiste. W przyrodzie każdy pasożyt walczy o dostęp do licznych żywicieli. Biskupi chcą wychować maturzystę, który będzie dawał na tacę przez długie lata jako dorosły, pracujący człowiek, bo stan otępienny nie przechodzi łatwo. Jeżeli ktoś w wieku 19 lat nie potrafi połączyć kropek i daje się tak ogłupić, że zdaje maturę z religii, to można będzie nim manipulować jak bezmyślnym manekinem i źródłem kasy. Zatem nie zawracajmy sobie głowy biskupami, popatrzmy na naszą władzę. Pan twierdzi, że oni chcą coś zakryć. Być może.
Natomiast ja mogę powiedzieć, że taka władza to mnie po prostu brzydzi i przeraża, bo to jest władza, która ogłupia własnych obywateli, którzy płacą podatki na jej utrzymanie. Także kwestia, czy to jest sabotaż, czy to jest tylko pospolita głupota, pozostaje dla mnie kwestią nierozstrzygniętą. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą debatę. Wszystkim bardzo pięknie dziękuję i zapraszam na następne nasze spotkanie wkrótce. Do widzenia, życzę zdrowia.